Cześć, z tej strony Katarzyna Skolimowska, nauczycielka języka polskiego, instruktorka zajęć teatralnych, autorka bloga Inspiracje dla Szkoły, autorka i inicjatorka projektu edukacyjnego FID Edukacja oraz pomysłodawczyni i współautorka podręcznika Wychowanie do osobistego rozwoju. Książka pojawiła się na rynku już pod koniec zeszłego roku. Po 2 tygodniach okazało się, że zainteresowanie książką było tak duże, że nastąpił dodruk, co mnie i współautorkę, moją koleżankę Marzenę Kut, bardzo, bardzo ucieszyło, a także naszą wspólną, dobrą znajomą Katarzynę Berską, która jest autorką pięknych rys notek, które pojawiają się w pierwszej i drugiej części. Tak? Dobrze usłyszałeś? Także w drugiej części. Ponieważ druga część naszego podręcznika będzie dostępna już w tym najbliższym tygodniu. Zamówienia już będą realizowane, ponieważ zapowiedzi zostały ogłoszone już w ubiegłym tygodniu, o czym poinformowałam także ja i Marzena na swoich fanpage'ach. Natomiast dzisiaj mam dla Was pewną niespodziankę, ale to na koniec. Z kolei teraz chciałabym przedstawić Wam kilka opinii o książce. Nie moich, ale tych, które do mnie co jakiś czas są przesyłane przez Was. Wybrałam sobie takie 3 najciekawsze, aczkolwiek wszystkie są bardzo ciepłe i cieszę się ogromnie, kiedy czytam od Was każde dobre słowo na temat tej książki, bo to jest takie nasze pierwsze książkowe dziecko i takie jakiś pozytywny feedback to jest dla nas bardzo ważna sprawa, tym bardziej, że obie z Marzeną pracujemy już nad kolejnymi książkami i to jest taka motywacja dla nas, żeby jeszcze bardziej się zmobilizować i aby te kolejne książki pobiły zainteresowanie i taką opinię, która powstała po tej książce. Przeczytam kilka opinii, które wpłynęły ostatnio. Pierwszą część już mam, jest doskonała, teraz kolejna, już nie mogę się doczekać jej na moim biurku. Doskonała może ta książka nie jest, ponieważ tak obie rozmawiałyśmy z Marzeną, że kiedy czytamy ją po takim czasie, to są rzeczy, które może zrobiłybyśmy troszkę inaczej, albo troszeczkę byśmy miały inne pomysły, bardziej innowacyjne. Natomiast na tamten czas to naprawdę był dla nas taki... To był dla nas ogromny wysiłek, ale jednocześnie też takie przekroczenie swoich granic i niezależnie od tego, czy wprowadziłybyśmy jeszcze jakieś zmiany, czy nie, jesteśmy z tej książki bardzo dumne. I ja mogę Was zapewnić, że kiedy tylko wejdę do szkoły, to po prostu z przyjemnością będę te lekcje realizowała i już nie mogę się po prostu na to doczekać. Kolejna opinia. Nie tylko ja ją lubię, dzieciaki rozpoznają już okładkę. Kiedy trafią na biurko, wiedzą, że będzie się działo. Od wzruszeń i łez do przybijania piątek. To jest po prostu wspaniała rzecz, kiedy narzędzie, które ma ułatwić pracę Wam, nauczycielom, podoba się dzieciakom, bo to jest najlepsza informacja zwrotna, na jaką mogłybyśmy sobie wymarzyć, bo po to przecież to robimy, nie po to tylko, aby nam, nauczycielom się podobały te lekcje, bo to się mija z celem w zasadzie, jeżeli nie trafiają one do serc naszych dzieci, a jeśli tak jest, to po prostu to znaczy, że faktycznie ta książka ma w sobie coś i to nas bardzo cieszy. Teraz trzecia, już ostatnia opinia, nie będę Was tutaj zamęczać wszystkimi. Natomiast ona, powiem Wam, że wzruszyła mnie najbardziej. Kasiu, moja ostatnia godzina wychowawcza wyszła nieźle. Inspirowałam się Twoimi pomysłami z książki. Dodam, że to nie są tylko moje pomysły, ale też Marzeny. Pół na pół jest równo. Ale dodałam też swoje. Dzieciaki obejrzały też film motywacyjny o rozpraszaczach. Same wskazywały, co je rozprasza i jak z tym walczyć. Każdy określił 2 cele na najbliższe 2 tygodnie. W piątek uczeń, który nie jest wcale wylewny i ciągle mu się nie chce, znamy takich, przybiega do mnie po lekcji innej klasy i woła. Proszę Pani, udało się. Ja na to, ale co takiego? Udało się, realizuję go. No wie Pani, no ten cel. I dalej poszła cała opowieść, jak mu to się udało odrobić pracę domową z tego i z tamtego, nauczyć się do chemii, a ja pomyślałam sobie, kurczę, to działa.
I to jest po prostu najlepsza chyba recenzja, że po prostu ta książka działa i że to nie są sobie tylko takie lekcje, które po prostu są takim zapychaczem na te nieszczęsne lekcje wychowawcze, które często przysparzają mnóstwa takich problemów, frustracji. Wiem, że tak jest, chociaż przyznam, o czym ja też wielokrotnie pisałam na blogu, że dla mnie te lekcje były ważniejsze zdecydowanie niż język polski i lekcje wychowawcze ukochałam sobie jeszcze bardziej. Natomiast wiem, że czasami są one problematyczne i nie wiadomo po prostu, co na nich robić, tym bardziej, że są rzadko i tutaj nasze takie pole oddziaływania wydaje się, że jest naprawdę mizerne i co przez te 45 minut można zrobić wielkiego. Okazuje się, że można. I naprawdę zachęcam do tego, aby korzystać z tych pomysłów. To są tylko pomysły. I tak jak tutaj w tej ostatniej opinii było napisane, cieszę się, że tak jest, że nie realizujecie tych lekcji tak jeden do jeden, bo to nie o to chodzi. To nie mają być scenariusze, które po prostu będą sztywno realizowane, bo nie każdy scenariusz w tej samej klasie tak samo wychodzi. A są klasy, w których po prostu nie wyjdzie i to wiemy. I wiemy to tylko my, wychowawcy i nikt więcej. Na pewno nie wie o tym autor książki. Dlatego fajnie jest, kiedy to modyfikujecie. I teraz, kochani, najważniejsza sprawa. Konkurs. Mianowicie konkurs wygląda w ten sposób. Będzie on trwał przez najbliższy tydzień, to znaczy od dzisiaj do niedzieli. W niedzielę nastąpi rozstrzygnięcie. W niedzielę, powiedzmy, że do godziny 20 mogą napływać Wasze prace konkursowe. I teraz, na czym te prace będą polegały? Mianowicie na tym, że na swoich Facebookach, kontach osobistych, fanpage'ach czy Instagramach osoby chętne będą zamieszczać zdjęcie pierwszej części książki jakkolwiek. Z butami, z herbatą, z długopisem, ze sobą, z dziećmi, jakkolwiek chcecie. Tutaj zostawiam Wam absolutną dowolność. Jest mi to też to obojętne, czy to będzie na Instagramie, czy na Facebooku, ale innych już mediów społecznościowych w to nie włączamy. No chyba, że jeszcze może YouTube'a. Nie. Tylko Facebook i Instagram. I prosiłabym właśnie, żeby zrobić zdjęcie książki i dodać opis, w którym uzasadnijcie, dlaczego warto tę książkę nabyć. W czym ona Wam pomogła, co takiego ciekawego na Waszej lekcji się wydarzyło. Może na przykład zrecenzowanie jakiejś jednej lekcji, może na przykład warto tę książkę kupić tylko dla, nie wiem, pięciu czy dwóch, a może jednego tylko scenariusza. Chciałabym, abyście umieścili w tym opisie jakby jak najwięcej konkretów, też taki jakiś kreatywny, twórczy sposób, po to, aby właśnie jak najwięcej ludzi się o niej dowiedziało. To jest nasz cel, ponieważ tylko dzięki temu faktycznie ten rozwój osobisty będzie mógł w dosyć łatwy i przystępny sposób wejść do polskich szkół, a na tym zależy nam najbardziej. Książka naprawdę nie jest droga. Wystarczy sobie zobaczyć na stronę DIFIN. Ona jest cały czas w takiej naprawdę obniżonej cenie. Poza tym, kiedy my się pojawiamy na warsztatach, o które też możecie jak najbardziej prosić, to znaczy prosić, no po prostu informować, że bylibyście chętni, czy nie trzeba jakoś prosić. I my wtedy przyjeżdżamy z wydawnictwem i wtedy ta książka jest jeszcze tańsza, w zasadzie jest upust 25%. Myślę, że jak na pozycję, która naprawdę ułatwia prowadzenie lekcji wychowawczych, szczególnie dedykuję ją młodym wychowawcom, ale też takim, którzy po prostu już zwyczajnie są zmęczeni pracą w szkole. Tego jest tak dużo do przygotowania na przedmioty takie wiodące i na inne działania wychowawcze, że naprawdę sama wiem po sobie, że ciężko jest wykrzesać jeszcze siły, chęci i motywacje do tego, żeby po prostu zrobić taką lekcję wow. Oczywiście nie każda taka musi być, nawet nie powinna, ale jeżeli taka wow się pojawi chociaż raz na dwa tygodnie, to jest naprawdę fajnie. I te lekcje służą temu. Można je też przerobić nawet na lekcje, które będą wykorzystane, na scenariusze, które będą wykorzystane w
w przedmiotach na języku polskim, na matematyce, też takie opinie do nas przychodzą, co nas bardzo cieszy, że to są naprawdę pomysły bardzo elastyczne. O to tutaj nam chodziło. Zatem, podsumowując, konkurs właśnie polega na tym. Zdjęcie, opis, dlaczego warto tę książkę kupić. I bardzo proszę o hasztagi następujące. Wychowanie do osobistego rozwoju i inspiracje dla szkoły. Po takich hasztagach będę Wasze posty odszukiwać. Cały tydzień czasu macie tutaj na możliwość wykorzystania tego konkursu, skorzystania z tego konkursu. Natomiast co będzie nagrodą, bo to jest najważniejsza kwestia, prawda? Zatem nagrodą będzie darmowa część, bezpłatny egzemplarz drugiej części naszej książki. My już powinniśmy z Marzeną je otrzymać końcem tego tygodnia bądź w przyszłym tygodniu, także dostaniecie oczywiście od razu informację, kiedy ta książka do Was dotrze pocztą. W niedzielę za tydzień będzie ogłoszenie wyniku konkursu, będzie wyłoniona jedna osoba, która potraktuje ten konkurs najbardziej tak kreatywnie, innowacyjnie, ale też tak najbardziej szczerze opisze to, dlaczego tę książkę warto mieć i tak, taką jakąś praktyczną opinię tutaj wyrazi. Dziękuję Wam za to, że wysłuchaliście tego nagrania. Proszę Was o to, abyście je udostępnili, abyście polubili. Jakąkolwiek reakcję Was proszę na ten post, ale też na każdy inny, który się pojawia na inspiracjach czy na chwili edukacji. Oczywiście, jeżeli chcecie na to zareagować, dlatego że wiecie o tym, że Facebook teraz strasznie obcina zasięgi i po prostu jeżeli się nie pojawia w krótkim 5-10-minutowym odstępie czasu, kiedy dany post jest opublikowany, po prostu algorytmy są nie do przejścia. I czasami naprawdę pojawiają się wartościowe rzeczy, a widzimy, że one nie trafiają do takiej ilości osób, jakiej byśmy chcieli. A teraz no, powiem Wam szczerze, że szykuje się wiele nowości w inspiracjach dla szkoły i na chwilę edukacji, dlatego proszę Was o to, abyście po prostu reagowali. Jest też taka jedna możliwość, że można na Facebooku sobie włączyć opcję wyświetlaj najpierw. I wtedy powiadomienia z fanpage'a, którego polubiliście i zaznaczyliście właśnie wyświetlaj najpierw, pojawiają się za każdym razem, kiedy jest dodane coś nowego. To jest taka techniczna uwaga nie tylko do mojego fanpage'a, ale do każdego, którego faktycznie chcecie śledzić. Bo jeżeli nie zaznaczycie tej opcji, obecnie sytuacja na Facebooku wygląda w ten sposób, że jest ogromne prawdopodobieństwo, że takiego powiadomienia nie otrzymacie. A naprawdę na wielu fanpage'ach jest mnóstwo ciekawych webinarów i ja to wiem ze swojego doświadczenia, że po prostu mnie to obinęło. Webinarów, w których nie ma nagrań na przykład i później po prostu szkoda, zwyczajnie szkoda. Dlatego proszę Was o to i o to, żeby rozsyłać wieści o tej książce. Mamy nadzieję, że dzięki niej, że to będzie po prostu taka nasza mała cegiełka do tego, aby rozwój osobisty i kompetencje miękkie weszły do polskich szkół na dobre i żeby to był taki, żeby to nie było trudne dla nauczycieli, żeby to po prostu było zrobione w taki przyjazny sposób i dla uczniów, i dla wychowawców, żeby to było coś, żeby to była wspaniała przygoda i dla jednej, i dla drugiej strony. A myślę, że to narzędzie umożliwia taką opcję właśnie. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia.